Sztuczna intyglętnia spowodowała, że nagrywanie rozmów z klientami powiązano z oszustwem tożsamości. Szczegóły omówiłem w filmie. W telewizji słyszymy coraz więcej przestępstw polegających na tym, że ktoś podszywa się podczuć głos i wyłudza pieniądze. Tak? Czy prezes dzwoni do księgowej, żąda przelewu, czy zdesperowana kobieta dzwoni do rodziny. I twierdzi, że jest porwana i potrzeba zapłacić okup. Czyli sztuczna inteligencja podszywa się pod głos osoby, którą znamy i rozpoznajemy po głosie. Z tym związane są zagrożenia w przetwarzaniu, kiedy my nagrywamy klientów, kiedy ich rozmowy, dlatego że nagrania ich głosów mogą posłużyć za bazę do uczenia sztucznej inteligencji i to musi być rozpatrzone, zarówno ja, dzwoniąc do firmy oczekiwać, że dokonali takiej analizy ryzyka, tak samo że oni spełnili te rzeczy i wiedzą, że wszystko jest w porządku. Przede wszystkim firma organizując monitoring rozmów, bo tak to się fachowo nazywa, musi pamiętać o tym, że zanim go wprowadzi zgodnie z kodeksem pracy, musi przeprowadzić test równowagi. Jeśli test równowagi nie zawierał zagrożeń za związanych ze sztuczną inteligencją, to należy go ponowić. No, i taka druga rzecz, którą należy zrobić, to jest po prostu wprowadzenie tutaj analizy ryzyka. I tutaj mamy czynność monitoring rozmów. Wprowadzamy zagrożenie, może poskutkować oszustwem dotyczącym tożsamości, ponieważ sztuczna inteligencja podszywa się pod osobę. Piszemy podatność tego systemu. Zbyt długi czas przechowywania nagrań głosowych oraz Black Group zbyt długi okres wykonania transkrypcji audio na tekst. Dlaczego robimy transkrypcję audio na tekst? Dlatego, że jeśli będziemy przechowywać transkrypcję, no to nie mamy głosu. tak? I Ta transkrypcja może być dłużej przechowywana w bazie. Jest to zapis rozmowy. Oczywiście usuwamy te pliki. Przenosimy na jakiś nośnik zewnętrzny, jeśli potrzebujemy mieć nagranie, jak dokładnie wybiegała rozmowa z klientem. No i przenosimy, oczywiście, pliki. Nie, nie zapominajmy, że na serwerze, na którym to było zrozumiane, trzeba je nadpisać ciągami pseudolosowymi, ale nasza podatność jest związana z tym, że zapisy audio mogą być nielegalnie wykoszczane jako pliki uczące AI, które podszyją się pod osobę z nagrań. No po prostu muszę mieć bazę takich nagrań, żeby się pod kogoś podszyć na takie nagrania, gdzie będzie szukał haker. No, przestępcy będą szukać przede wszystkim w firmach, które gromadzą takie nagrania. No i mam oczywiście współczynnik prawdopodobieństwa wystąpienia. Nie wiem dokładnie, jak to wygląda. Nie badałem tego, więc daję wysoki z 4 na 5. Współczynnik skutku piątka maksymalny. Tak, mam współczynnik ryzyka 20 na 25, czyli bardzo wysoki. Czyli w ciągu dwóch, trzech dni muszę rozwiązać zagadnienie. Zagadnieniem jest wprowadzanie tu zaleceń i rozwiązań, które obniżą ryzyko w stosunku do tego. Jeśli nie wiem, jak to napisać, albo nie wiem, co tu napisać w zaleceniach, to po prostu znajduję jakąś osobę, która nie wiem, na YouTube publikuje o RODO, tak? czy prowadzi jakiegoś tam bloga, na przykład zasady walki RODO, tak? i sobie tam wchodzę na tego bloga, znajduję tą osobę i kontaktuję się z nią, czy jakąkolwiek innego specjalistę od RODO, znajduję. I konsultuję z nią. Takie konsultacje w zupełności online zostaną zrobione, jeśli nie wiem, co ma być dokładnie wykonane. Skontakt tutaj z specjalistą ochrony danych osobowych, z jakimś inspektorem, który jest z outsourcingu, pozwoli nam wpisać zalecenia, tak? Znacząco skrócić czas przechowywania nagrania audio w systemie. Prawidłowo tu powinno się podać, do jakiego czasu to skrócić, ale to jest bardzo względne w zależności jak system jest zorganizowany. Wprowadzić transkrypcję audio na tekst i usuwać pliki audio z systemu rejestracji nagrań, czyli w tym systemie po prostu jak najszybciej usuwamy pliki, żeby potem dokonać transkrypcji. No i zastosować oprogramowanie usuwające pliki przez nadpisane ciągami pseudolosowymi. To, że uszynujemy plik, to nie znaczy, że on nie będzie tam zyskania, jak się haker dostanie. Jest to dosyć ważne zagrożenie, bo jeżeli dostanie się do rejestru, gdzie były zapisane nagrania, to i sobie otworzy te skasowane, bo ma do tego oprogramowanie. Czyli widzimy... Że tutaj ekspert nam doradził, no i możemy sobie też obniżyć prawdopodobieństwo. Teraz ustaliliśmy to na możliwe, tak? Czyli obniżyliśmy. Zwróćmy uwagę, że do 7 dni musimy wykonać kolejny ruch, czyli zarządzamy ryzykiem. Wiedziemy, jak to tutaj musimy wszystko zrobić. Możemy spokojnie zrobić. Mamy 7 dni na wprowadzanie kolejnych zaleceń, czyli ten czas nam się wydłuży. To prawdopodobnie nas spada, no bo na początku nie widzieliśmy, jak je oszacować. Teraz widzimy, że jest to możliwe, ale współczynnik w skutku nadal pozostaje wysoki. No i jak takie jakby dokonania nasze będą teraz wykonały, kiedy już mamy zalecenia. Jeżeli chcemy zrobić to sami, to musimy znać na tyle system, żeby to zrobić. Jeżeli chcemy to zrobić pod nadzorem specjalisty, żeby wiedzieć o co tutaj poszło, no to wtedy analiza będzie wyglądać mniej w ten sposób że skoro podatność była zbyt długi czas przechowywania nagrań głosowych, czyli w systemie, taki załóżmy, jaki tam mamy system sieciowy, gdzieś tutaj było to nagrywane w rejestratorze, to był dostęp tego komputera, klientów, czy jakkolwiek byśmy sobie tutaj zrobili tą sieć, to jest pierwszy przykład brzegu sieci zrobionej, gdzie to będzie zmieszczone, czy na tych laptopach, czy gdziekolwiek, to przede wszystkim wyciągamy te nagrania z systemu. Wyciągnięcie tych nagrań z systemu spowoduje nawet, że jak się haker włamie, przejdzie przez nasze zapory, tutaj zrobione, przejdzie przez różne zabezpieczenia, to nie znajdzie tych nagrań, no bo ich nie będzie. Czy to będzie od razu nagrywane na dysk zewnętrzny i te dyski będą rotowane, no to już rozwiązanie techniczne. Ważne, że zabieramy te nagrania. Audio mamy za, zabrane po jakimś krótkim czasie, zabieramy je z systemu i Przenosimy gdzie indziej. To w analizie ryzyka pozwoli nam obniżyć współczynnik skutku, tak? No bo zabraliśmy te nagrania. Tych nagrań nie ma. Te nagrania, żeby je dopaść tutaj, to musi je haker dostać w momencie, kiedy realizowaliśmy nagranie. Na przykład usuwamy takie nagrania z systemu, co czyli doba jest zagrożeniem. tak? Jest to nasze ryzyko tutaj związane z tym, że ten współczynnik będzie tutaj wysoki przez dobę, a pozostałe obniżamy ten współczynnik skutku, no bo zabierając nagrania na zewnątrz, wyciągamy z systemu, haker już ich nie dostanie, no nie dostaje całej tej bazy, tak, jeśli nagrywał jakąś osobę, dzwoniła do nas trzy razy w ciągu na przykład miesiąca, no to będzie dostępne tylko jedno nagranie, nie jakaś baza, czyli jako bazę uczącą krótki czas przetwarzania powoduje, że skracamy ten czas bazy uczącej, gdyby wpadło to nagranie, gdyby ktoś, podszycie się po taką osobę jest już niemożliwe. Pamiętajmy, że baza musi mieć kilka nagrań tej osoby albo kilku. Po prostu w zależności kogo chce, pod kogo chcemy się podszyć. Tak? Więc musi mieć te nagrania, żeby były tutaj zgromadzone. OK, wyeliminowaliśmy je. Zwróćmy uwagę, że następny czas, na następny ruch mamy już do 30 dni. Pytanie, co dalej chcemy z tym zrobić? Przede wszystkim nagrania tych rozmów są nam potrzebne tutaj do rozliczalności, tak? No bo klient będzie miał pretensje, będzie miał tutaj jakieś. Ten, czy jak przebiegała rozmowa, czy była niekulturalna, kulturalna, kto popełnił błąd, kto co powiedział, kto co zrobił. Więc robimy transkrypcję z tych nagrań, czyli z systemu z zewnątrz przenosimy, dokonujemy transkrypcji, dopinamy do jakiegoś autonomicznego stanowiska, transkrypcję robimy. Te dane z, z nagrań w dysku zewnętrznym przenosimy na jakiś komputer bazę, która jest poza siecią, najlepiej na jakiś najstarszy rzęk, który mamy i mamy sobie tam skopiowaną, a ten dysk tutaj sobie tutaj zabezpieczamy plikami poprzez usunięcie z nadpisaniem tych nośników i wprowadzamy do systemu. Natomiast transkrypcja wraca do systemu, jest kopiowana do systemu, no bo jest potrzebna do Wszelkich tutaj roszczeń, gdyby ktoś, klient zgłaszał roszczenia, no to trafia do bazy roszczeń i tam można takie nagranie odsłuchać w postaci zapisu po prostu transkrypcji tekstowej. Można wtedy definiować. Gdyby y, potrzeba było sięgnąć po oryginały nagrań, no to mamy je na osobnym komputerze i taki już tutaj, raczej zgodnie z RODO, przez jakiś dłuższy okres czasu możemy takie nagrania tutaj przechowywać. Gdyby zostały w systemie to raczej byłoby do trzech miesięcy. Nie wynika to wprost z przepisu, ale skoro jest podobnie zrobione jak monitoring, a w monitoringu jest nakreślone 3 miesiące, no to musimy teraz głęboko uzasadnić, dlaczego chcemy dłuższy okres. Jeżeli jest proste rozwiązanie wyniesienia tego systemu poza komputer, no to nie możemy mówić, że nie dało się tego zrobić. Kolejnym zagadnieniem będzie po prostu nadpisanie ciągami pseudolosowymi, takimi ciągami tych wolnych przestrzeni, bo usunięcie pliku tak naprawdę on tam pozostaje gdzieś na dysku, więc po prostu dysk nadpisujemy. Gdybyśmy przenosili to z serwera, to pamiętajmy, że wolne przestrzenie serwera po usunięciu tych plików albo usuwając tam te pliki po przeniesieniu na dysk do transkrypcji, też nadpisujemy ciągami pseudolosowymi, żeby nie było możliwe odzyskanie tych informacji. Wraca taki dysk nadpisany, używamy dalej w systemie. Proszę zwrócić uwagę, że współczynnik skutku spada nam do trzech, prawdopodobieństwo nadal mamy 3 razy 3 daje 9, ale to już mamy do pół roku musimy dokonać sprawdzenia. Wszystkie zawsze w analizie ryzyka pozostawiam zalecenia zastosowane, żeby była rozliczalność, że zrobiłem to, to, to i to. To zostało wprowadzone, w wyniku czego obniżyłem współczynnik ryzyka. Czyli widzimy, że wystartowaliśmy z jakichś zaleceń. Wprowadziliśmy krótki czas przechowywania, transkrypcję i usuwanie klików przez nadpisanie. Czyli obniżyliśmy współczynnik skutku, gdyby tutaj nastąpiło przechwycenie bazy przez hackera. Mamy prawidłowo wykonaną analizę ryzyka. Po pół roku nic się nie dzieje, nie było żadnego ataku na tą bazę, gdzieś tutaj nikt nie było tutaj. Pode... Informatycy stwierdzili, że nie było tutaj żadnych działań, więc obniżamy współczynnik prawdopodobieństwa wystąpienia tego zjawiska i do roku, czyli za rok sprawdzimy sobie cały system. Prawdopodobnie obniżenia prawdopodobieństwa wystąpienia i skutku już raczej nie dokonamy w tymi zagadnieniami żeby coś się tutaj zmieniło, raczej pozostanie na takim etapie, czyli będzie oznaczało, że przynajmniej raz do roku muszę przejrzeć jeszcze raz tą czynność przetwarzania, czyli mam wdrożoną odpowiednią analizę ryzyka. Zwróćmy uwagę. te równowagi, analiza ryzyka to są wszystkie rzeczy, które trzeba wprowadzić, bo miałem nagrywanie rozmów, a okazało się, że postęp techniczny spowodował, że AI może na bazie plików nagrań rozmów osób podszywać się pod inne osoby. Czyli tu jest ryzyko dla mnie jako przetwarzającego, dla mnie jako pracownika zajmującego się tymi rzeczami, no i też dla mnie jako klienta, podzwoniącego do firmy, gdybym stwierdził, że mogą tutaj narazić mnie na różne koszty, tak, czy jakieś straty, i podał to do łodo, to łodo pierwsze co zrobi, co sprawdzi właśnie analizę ryzyka w tym zakresie. Masz pytania, zostaw w komentarzu. Podobało Ci się, naciśnij łapkę, a jak chcesz wiedzieć więcej, zasubskrybuj kanał.